Witam wszystkich ponownie. Tym razem chcę Wam przedstawić, mówiąc szczerze, nie tylko Wam, ale może bardziej Waszym nauczycielom lub Waszym rodzicom, aplikację najnowszą, jak zwykle, którą zrobiłem. To będzie pierwsza aplikacja serii, którą chcę wypuścić. To mają być serie pod tytułem Pomoce naukowe. I na pierwszy ogień wziąłem sobie klocki. Znaczy klocki może za szeroko powiedziane, za chwilę zobaczycie, że tu jest troszeczkę więcej niż klocki. Rzecz w tym, że już począwszy od przedszkola, a wręcz do prawie końca szkoły podstawowej, nauczając różnych działów matematyki, a przedtem arytmetyki, różnego rodzaju pomoce naukowe się przydają. Tylko problem jest taki, że choć one są na rynku, to żeby całą klasę wyposażyć, to trochę pieniędzy na to potrzeba. I niekoniecznie szkoły na to po prostu mają odpowiednie środki. Dlatego zrobiłem taką aplikację, która po prostu te pomoce będzie w formie elektronicznej zastępowała. Na ile dobrze, to już sami ocenicie, jeżeli dojdziecie do wniosku, że coś tu więcej powinno się pojawić, albo jakaś funkcjonalność powinna inaczej działać, lub coś, czego specjalnie tutaj nie umieściłem, a to znajdziecie w opisie tej aplikacji, powinno jednak być, no to dajcie mi znać. Dla mnie to jest parę wieczorów, żeby coś takiego dorzucić i w kolejnej aktualizacji to wrzucić na Google Play. Oczywiście jak zwykle na początku daję to na Androida. Jeżeli się okaże, że to ma sens, to wtedy wrzucę to też na App Store'a. To już tak naprawdę zależy od tego, czy to Wam się spodoba, czy nie. I czy będziecie tego używali, a tak naprawdę, czy będą tego używali Wasi nauczyciele. Począwszy wręcz od przedszkola, bo teraz zobaczcie, jestem teraz na głównej scenie startowej i tutaj mamy 11 zestawów. Pierwsze 4 zestawy to są liczmany. Prawdopodobnie ci, którzy mnie oglądają, to już liczmany mają dawno za sobą, bo to są takie pomoce naukowe, które mają młodszych uczniów, a wręcz dzieci w przedszkolu, uczyć liczenia. No i proszę bardzo, zacznę od rybek, żeby było śmieszniej, bo rybki bardzo mi się spodobały zresztą. O, proszę bardzo, wchodzę w interfejs liczmanów pod tytułem rybki i co tutaj mamy? Zawsze będzie kartka papieru. Jest kartka papieru i tutaj widzicie po lewej stronie mamy elementy, w tym wypadku to są rybki, takie fajne, co więcej animowane, nie mogłem się powstrzymać, tą animację zostawiłem. I ta kartka papieru jest bardzo duża. Zobaczcie, że w lewym i w prawym dolnym rogu są joysticki. Joystick w prawym dolnym rogu. Ja teraz jadę sobie, o proszę bardzo, przesuwam go w dół, czyli oddalam się od kartki. Czyli oddalenie, a teraz do góry przesuwam przybliżenie. Czyli mogę aż nosem w kartkę wjechać, a nawet szczerze mówiąc, o widzicie, wjechałem pod nią. A tam już nie ma nic, wracam, bo nie chcę być w nicości. Czyli po pierwsze możemy sobie po tej kartce się oddalać, przybliżać. Joystick po prawej stronie pozwala się przesuwać w dowolnym kierunku, no bo ta kartka jest ogromna tak naprawdę i za chwilę się okaże, że jej duża wielkość może się przydać. Tutaj te zasady operowania, one są dla wszystkich elementów wspólne, dlatego omawiam je na początku. No i liczmany, czyli coś, na czym młody uczeń, dziecko niejednakowo z czasami uczy się liczyć, a także poznaje pojęcie zbiorów, ponieważ liczmany pozwalają liczyć, nauczyć się liczyć, ale także operacji na zbiorach poznawać, te podstawowe oczywiście. Jak? Proszę bardzo, biorę sobie rybkę, łapię ją palcem, proszę bardzo, o, pierwsza, przesuwa, druga, trzecia i już mam 4, 5, liczę, prawda? Wezmę sobie teraz złote rybki, 1, 2, ja jej paluchem przesuwam. Co mogę z taką rybką, oprócz tego, że mogę ją w każdej chwili dowolną inną rybkę, czy dowolny element, jaki tutaj będzie później, bo to, co tu pokazuję, będzie w każdym z tych 11 zestawów na tej samej zasadzie działało, czyli mogę chwycić element palcem i w dowolne miejsce go przesunąć. Zbliżę się troszeczkę, żebyście widzieli, co się dzieje. Teraz tutaj po prawej stronie mam też ikony obracające. Proszę bardzo, obracam sobie tą rybkę. O, obracam w jedną stronę, obracam w drugą stronę. Akurat przy klockach obrót będzie inaczej wyglądał. Cofnę się troszkę. O, żeby inna rybka mi nie zasłaniała. Odznaczyłem tą pierwszą, muszę ją na nowo zaznaczyć. Macha ogonem, macha, macha, macha. Proszę bardzo, i się obróciła. Przy okazji tutaj niechcący te inne też poobracałem. No to je obrócę z powrotem, co mi szkodzi. Już są w inną stronę. Tapnięcie palcem w rybkę, czy w dowolny element, to jest zaznaczenie go. No i jak już się zorientowaliście, można go obrócić.
Można go odznaczyć. Tutaj jest też taka ikonka po prawej stronie, wyciągnięty paluch z krzyżykiem. Jak tutaj tapnę, to proszę bardzo, nic nie jest zaznaczone. Jak tapnę w dowolny element i klik i tapnę, czyli uderzę paluchem w kosz na śmieci, no to kasuję. No myślę, że ten interfejs jest tak prosty, że już prostszy być nie może. Tą taką trochę wciśniętą też złapałem. Czyli mogę sobie tutaj budować zbiory, mogę się uczyć liczyć na tych liczbanach z rybkami. Tak wyglądają liczbany z rybkami. Klikam w lewym górnym rogu w domek i wracam do strony startowej. Drugi zestaw to są pączki, a tak naprawdę donaty. O, podjadę trochę bliżej, zobaczcie. To są takie pączki z dziurką, takie pączki amerykańskie jednym słowem. Oczywiście tu jest dokładnie to samo. Obroty, tworzenie, ile można tych elementów wziąć, a ile chcesz. Ile ci się zmieści na tej kartce tak naprawdę. Tu nie ma ograniczeń żadnych. To znaczy, no w pewnym momencie komputer się przytnie oczywiście, komputer, czyli smartfon. Dla mnie smartfon jest komputerem, co was chyba nie dziwi, bo jestem informatykiem i matematykiem, prawda? Więc tak to postrzegam, czy to smartfon, czy to tablet. O, proszę bardzo, widzicie, kartka jest ogromna, ja się cofam. Więc tutaj pole do zabawy, umieszczania tych dzikich ilości pączków, rybek, czy też ich innych klocków. Ja się cofnę jeszcze bardziej, żebyście zobaczyli. O, tak ogromna jest ta kartka. Jeśli komuś byłoby mało, to dla mnie... Zrobić większą to jest dosłownie kilkanaście minut i wrzucić aktualizację, no ale myślę, że to pole powierzchni będzie zupełnie wystarczające. Czyli drugi zestaw liczbanów, no to są pączki. Pączki z dziurką. O, pączki takie mniam, 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 mniam. Oczywiście wszystko jest 3D, no bo tak mi się podobało. Klikam w domek. Teraz mozaika. Mozaika, czyli zobaczcie, tutaj mamy po lewej stronie też 3D, chociaż spłaszczyłem je specjalnie, ale tak naprawdę to są 3D. Takie podstawowe klocki mozaiki i tutaj oczywiście one mogą też służyć jako liczmany. Czyli mogę sobie na przykład liczyć, ile ja już tutaj tych klocków wyciągnąłem. I że mam zbiór czteroelementowy. Ale dodatkowo mogę także układać mozaikę, bo każdy tapnięty element, zobaczcie po lewej stronie jest zestaw kolorów, mogę sobie zmieniać kolory i mogę sobie tu jakąś fajną mozaikę z nudów albo dla przyjemności ułożyć, układając tych różnych elementów, obracając je, przypasowując je do siebie i tu całkiem jakieś różne. Jeżeli ktoś ma cierpliwość, to może sobie tutaj mozaikę różnego rodzaju kolorowe jakieś wzorki układać. Oczywiście zasady posługiwania są te same co poprzednio. Zaletą tego liczbana jest to, że tutaj dodatkowo te klocki tej mozaiki to są podstawowe płaskie figury geometryczne, dlatego co prawda jest to 3D, ale jednak spłaszczone na ile się da, no żeby właśnie te figury geometryczne, te podstawowe, które poznawaliście bodajże już w czwartej klasie, albo w piątej, może się mylę, bo to się ciągle zmienia, żeby tutaj też one były. Czyli proszę bardzo, mamy prostokąt, mamy koło, kwadrat, trapez i tak dalej, prawda? Dwa rodzaje trójkątów, i równoboczny, i równoramienny. Ale zasada posługiwania się jest ta sama, też można zmieniać kolory, obracać, kasować i tak dalej. Kolejny liczman, bryły. Też poznaliście albo poznacie bryły, więc tutaj te bryły też, te które uznałem za stosowne, jeśli ktoś, choćby któryś z nauczycieli będzie uważał, że jakąś bryłę powinienem tutaj dorzucić, to proszę bardzo, dorzucę, no problem. Więc te liczmany mogą znowu służyć jako obiekt liczenia, poznawania wzorów, ale także przy okazji poznania tych podstawowych brył. Czy na przykład, stożek. Zbuduj zbiór pięcioelementowy stożków. Tu już nie zmieniam koloru, bo tu mi się tego akurat nie chciało programować. Wybrałem sobie takie kolory, jak mi się podobały. Więc ten zbiór liczmanów na dodatek nawet takiego bardzo młodego przedszkolaka wręcz już będzie tak mimochodem przekazywał mu nazwy brył, żeby poznawał bryły. Ok, tyle jeśli chodzi o liczmana. Teraz ta sekcja klocki, 2, 4, 7 elementów tu mamy, z czego jeden to jest mieszanina trzech pozostałych. Zacznijmy od liczby naturalne. Tu rzeczywiście klocki. To już są klocki. Jest wiele pomysłów na sposób nauczania za pomocą takich klocków. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech wrzuci do Google'a klocki matematyczne, lekcje, pomysły na lekcje. No, przy okazji powiem najlepiej po angielsku, bo trochę więcej w języku angielskim, ale po polsku też się znajdą. Jak uczyć uczniów operowania na liczbach.
dodawania liczb, odejmowania liczb, w ogóle porównywania ich i tym podobne. No i właśnie tutaj mamy sobie klocki. Oczywiście tu zasada tu jest ta sama, czyli łapię sobie taki element, jak widzicie, w miejsce zabranego rodzi się nowy i teraz ja tych elementów tutaj mogę sobie wybierać ile chcę. Obracać, kasować, przystawiać, no i realizować jakiś pomysł na lekcję za pomocą tych klocków. Tu mamy liczby naturalne. Proszę bardzo, co mamy dalej? Liczby całkowite. Tu jest mój oryginalny pomysł. Przyznaję, że czegoś takiego jeszcze nigdzie nie widziałem, więc jestem bardzo z tego zadowolony, jak licho. Jak wytłumaczyć liczby całkowite, przepraszam, jeśli się przejęzyczyłem. Całkowite, czyli mamy po prawej stronie liczby dodatnie i po lewej stronie liczby ujemne. Jak to pokazać? Czym jest tak naprawdę liczba ujemna? Różne są idee na to, czasami to się tłumaczy jako dług, że liczba ujemna to, że się zadłużyłem, albo dołek. A ja tutaj wymyśliłem rzecz następującą. Zobaczcie, wezmę sobie liczbę dodatnią 6, liczbę ujemną 4. Przybliżę się, trochę będzie to lepiej widzieć. Minus 4. O. Liczby ujemne, popatrzcie, nasuwam na liczbę dodatnią i można powiedzieć, ona ją zjada. Zostało nam ile? 2. Specjalnie tutaj kolory liczb dodatnich wszystkie są odcieniami czerwieni, a liczb ujemnych odcieniami szarości. W tym momencie, jak dałem 6 dodać minus 4, to proszę bardzo, co się zrobiło? Ta liczba ujemna, można powiedzieć tak, zajada, pochłania tą liczbę dodatnią. I tyle, ile zostało, to tyle widać. Zostały 2 te kwadraciki, no, sześciany tak naprawdę, bo to jest nadal 3D, 2 te elementy liczby dodatniej, czyli 6 dodać minus 4, to nam zostaje 2. O, proszę bardzo, mogę wysunąć. Tu specjalnie ten klocek odpowiadający liczby ujemne jest taki właśnie półprzezroczysty, żebyśmy widzieli, ile ta liczba ujemna zeżarła. Bo ktoś może o tak nasunąć, prawda? O, zeżarła nadal 4. Ale 2 zostały, tylko z krańców. A jeżeli zrobię coś takiego, o, proszę bardzo, o, ktoś powie, zżarła tylko 3, tak, ale jeszcze tutaj po lewej stronie jest, ma jeszcze kawałek tego brzuszka, który może kolejny kawałek pochłonąć, czyli jeszcze można nasunąć. O! Chodzi o to, żeby jakoś wyobraźnie budować sobie jakąś intuicję uczniowi, który po raz pierwszy ma do czynienia z liczbami ujemnymi. Co to jest ta liczba ujemna, której tak powiedziałbym w życiu za bardzo jej nie widzi, no poza może pojęciem długu, to żeby sobie to jakoś wyobrażać. O, tu sobie wyciągnąłem, skasuję. Taki mój pomysł na naukę i prezentację i budowanie intuicji liczb ujemnych. Czyli ogólnie rzecz biorąc liczby całkowite. No a teraz coś, co wszyscy lubią i znają. Ulubione ułamki zwykłe, prawda? Ułamki zwykłe tu zresztą ja zaprezentowałem w dwóch postaciach. Po pierwsze klocki. No i tu oczywiście znowu mamy klocki. I możemy sobie realizować jakiś temat za pomocą tych klocków. Notabene je też można obracać. Jakby ktoś widział ku temu jakąś potrzebę, to też można obracać. Tu zasada łapania tych klocków, obracania i tak dalej, tu jest dokładnie taka sama. Poza tym poprzednim działem, czyli liczby całkowite, te klocki na siebie nie najeżdżają. Tutaj już nie ma żadnego zjadania nawzajem siebie. Absolutnie, proszę bardzo. Ja próbuję 1/3 najechać na 1/2 i się nie daje. To normalnie się zachowują jak prawdziwe takie klocki drewniane. Jeden drugiego nie zjada, prawda? Więc tu mamy kolejny zestaw. To są klocki ułamków zwykłych. No teraz ułamki dziesiętne. Dlaczego takie, a nie inne dobrałem? No to zaglądałem do tego, co jest, że tak powiem, w postaci fizycznej lub co może się przydać i takie, a nie inne wartości przygotowałem. Jeśli ktoś uważa, że powinien być, że czegoś tu zabrakło, że powinien być powiedzmy klocek 85-setny, którego tu na przykład nie ma. Jeżeli rozsądne uzasadnienie będzie, dorzucę, no problem. To jest dla mnie, jak powiedziałem, kilka godzin roboty. Oczywiście dorobienie najpierw modelu klocka, a później zaprogramowanie tego. Wracam z powrotem. Procenty, znowu klocki z procentami. Dobór kolorów to też jest moja licencja poetyka. Są co prawda różnego rodzaju zestawy z własnymi zestawami kolorów, ale nie znalazłem nigdy sensownego uzasadnienia, dlaczego takie, a nie inne kolory. Poza jednym, już takim mającym ponad 50 lat, ale on zdaje się jest chroniony prawem autorskim, więc tego zestawu koloru wolałem nie ruszać. No, po co się narażać
zwłaszcza jak się nie ma świadomości, czy to jest chronione prawem autorskim, czy nie, a nigdzie nie znalazłem opisu, że dla procesu nauczania kolory takie, a nie inne mają znaczenie, więc wybierałem takie kolory, jakie mi się spodobały. Ok, czyli to były ułamki zwykłe, dziesiętne i procenta, teraz wszystko razem, zobaczcie, o. Tu jest znacznie więcej, bo tutaj już musiałem, że powiem, upakować trochę więcej elementów, dlatego są i tu na górze też te najmniejsze wartości. Tutaj to odrobinę inaczej pracuje, to znaczy zasada klockowa jest ta sama. Czyli bierzesz klocek, jaki chcesz, przesuwasz go, gdzie chcesz, obracasz, kasujesz i tak dalej. Ale dodatkowo po lewej stronie pojawiły się takie trzy pola. Jedna, druga, 50%. One pozwalają na zmianę prezentacji zapisu liczby na klocku. Proszę bardzo, domyślnie jest ułamek zwykły, ale jak kliknę na 0,5, proszę bardzo, przeszedłem na wszystkich klockach. Na zapis dziesiętny. Teraz kliknę na 50%, przechodzę na zapis procentowy. Żeby uczeń zdawał sobie sprawę, że no chociażby ta tym samym jest jedna druga co 0,5, co 50%. I tutaj od razu widzi, które ułamki, zależnie od systemu, czy dziesiętne, czy zwykłe, odpowiadają którym wartościom procentowym. Utrwala mu się to jak licho. Budują się intuicje. No tak mi się przynajmniej wydaje. No. Tak wygląda ten, i tak przygotowałem ten zestaw, gdzie jest wszystko razem. Oczywiście tutaj te joysticki, to wszystko to działa tak samo, jak pokazałem przy rybkach, dlatego już po raz kolejny tego nie prezentuję. I ostatni, ułamki zwykłe. Te ułamki zwykłe klockowe, jeszcze raz przypomnę, to jest ich pierwsza forma prezentacji, czyli zwykłe, no takie patyczki, tak to nazwijmy, ale jest ułamki wycinki. Często się w ten sposób, jak się pokazuje po raz pierwszy ułamki, to mówi się o kawałek pizzy czy coś takiego, prawda? Jeżeli podzielimy pizzę na trzy, to jak to będzie? I każdy odpowiada, jak to? Za mało, ja chcę całą, prawda? I tak się próbuje zacząć uczyć. No to tutaj też przygotowałem klocki w postaci właśnie wycinków koła. Proszę bardzo, można sobie oczywiście i na tym operować. Tu oczywiście, o, tu jak licho się przydaje obrót, no bo tutaj obracanie, prawda, i spasowywanie. Na przykład spasuję takie trzy kawałki po 1/3 i co dostanę? Oczywiście 3/3, żeby otrzymać 1/1, czyli całość. W ten sposób można właśnie bawić się. Już nie robię tego dokładnie, no bo gadam jednocześnie. Więc w ten sposób można właśnie sobie składać te ułamki. Ale mi wyszło nierówno. Litości. Coś ty narobi. Weź tu popraw oś trochę, no bo wstyd. O, może tak jeszcze. To troszkę w którą stronę, może w tą, co nam tutaj wyszło. Dobra, nie będę się kompromitował, bo albo będę gadał mądrze, albo będę robił dobrze, bo tu niestety, o, ręka, oko, jak widzę, nie najlepiej działa. No 1/3, zmilżę się tutaj. O, no, prawie się udało. Idea, mam nadzieję, jest oczywista. Tu znowu ta sama uwaga, jeżeli ktoś będzie uważał, że jeszcze jakiś tutaj wycinek by się przydał, no to go dorzucę. Nie ma problemu. Takie oto zestawy pomocy naukowej przygotowałem. Przygotowałem tutaj to też ten interfejs, jak widzicie w lewym dolnym rogu jest flaga brytyjska, czyli przejdź na liczbę, na interfejs w języku angielskim. Bardzo wielu z Was gdzieś wyemigrowało i w związku z tym postanowiłem zrobić to także takie trochę multilingual, żeby było i po angielsku, i po polsku, bo czasami jak ktoś już długo jest, czy tam w Niemczech, czy w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy w Kanadzie, a po YouTubie widzę, że ci polscy uczniowie są rozsiani po całym świecie. To jak tam długo jesteście, to być może już no, tych polskich pojęć matematycznych nie znacie, albo nie mieliście w ogóle ich okazji poznać, dlatego też jest i ten interfejs po angielsku. Jakby ktoś uważał, że musi być po niemiecku, dobra, dorobię, tylko na razie nie widzę potrzeby, ale znowu dorobienie kolejnego językowego interfejsu to też jest, no może nie 2 godziny, tylko trochę dłużej, bo trzeba będzie tam podłubać, jak to formalnie się to powinno nazywać. Mam nadzieję, że w tym angielskim się chyba nie pomyliłem, taka jest moja nadzieja. Dobra, tyle o tym, czyli jak widzicie, to już nie jest gra, bo do tej pory to tutaj różne gierki wrzucałem, swoje albo moich uczniów. No nie jest to też lekcja, bo ja uważam, że wszystkie lekcje, jakie miałem nagrać, to już nagrałem, tylko pomoc naukowa. Z przyczyną, jak powiedziałem na początku, bo to jest za darmo.
I każdy to może mieć, w każdym momencie może sobie tym, do tego się nauczyć i odwoływać i prosić o wykonywanie różnych ćwiczeń. Będę kolejne wypuszczał w miarę możliwości jak najszybciej. Takie, jakie mi przyjdą do głowy, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i chciałby, żeby jakieś tam pomoce dorobić, to oczywiście proszę znać. Proszę dać znać. Tylko słuchajcie, nie żądajcie takich rzeczy, które są, bo ja co prawda nie widzę w szkołach, żeby to było wykorzystywane, bo być może ktoś nie ma tego świadomości, ale jest bardzo dużo aplikacji, w szczególności do geometrii 3D, które są znakomite i nie ma co otwierać drzwi, trzeba po prostu je znaleźć. I jest bardzo dużo rzeczy, które można też za free sobie pobrać i wspomagać proces nauczania, proces dydaktyczny. No. Zwłaszcza w tych obecnych takich czasach, gdzie nie wiadomo, czy wrócimy do szkoły, czy nie. No bo nagrywam to w środku wakacji, więc nie wiem, co to będzie po wakacjach. Być może jak odsłuchacie ten film już po wakacjach, to będziecie mądrzejsi ode mnie, niż będzie wasza wiedza większa. Czy uczymy się normalnie, czy nienormalnie? No jeżeli nadal nienormalnie, no to tym bardziej taka forma elektroniczna być może wam pomoże. Moja prośba na koniec, ponieważ jak sądzę, większość pan i paniów, uczniów i uczennic, które mnie teraz słuchają, już dla was większość z tych elementów nie jest potrzebna, ale być może dla waszego młodszego rodzeństwa albo waszym nauczycielom, którzy niekoniecznie siedzą na YouTubie i niekoniecznie ten film obejrzą, a im to się może przydać. Dajcie im znać, że po prostu coś takiego jest i że mogą to w tych młodszych klasach wykorzystywać, bo po prostu to będzie dla dobra waszych młodszych kolegów, a może nawet waszego rodzeństwa. No dobra, trzymajcie się, do kolejnego usłyszenia, jak coś nowego zrobię, no to wrzucę. Do u.